Halo, halo, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Co by było gdyby. W dzisiejszym odcinku troszkę zmienimy lekko format, bo zawsze skupialiśmy się na pierwszej obsadzie w wariackim wyścigu lub obsadzie z wariackiego wyścigu w pierwszym sezonie z pierwszą obsadą. A gdyby tak do pierwszej obsady dołączył ktoś z trzeciej obsady? No też się nad tym zastanawiałem i myślę, że byłby to całkiem spoko pomysł. A więc nawiązując do jednego odcinka Dramy Ramy z trzeciego sezonu bodajże, dziś chciałbym przedstawić postać, którą omawiałem we wczorajszym odcinku na kanale w jednym z konfliktów. Otóż tą postacią będzie Jasmine. Och, Jasmine, tyle atencji ode mnie dostajesz, że to szok normalnie. No dobra, tak więc zaczynamy. Jeśli chodzi o opis Jasmine, to pozwolę sobie przekopać to, co powiedziałem we wczorajszym odcinku w dużym skrócie. Jasmine jest mega przesympatyczną postacią, reprezentującą trzecią obsadę. Znana jest z tego, że jest ekspertką survivalu, jest dość szybką postacią, czyli można by powiedzieć, że ma wyrobioną kondycję. Jest miła, co niektórzy mogą to wykorzystać bardzo przeciwko niej. Jest sprawiedliwa, więc jak Jasmine podpadniesz, to ciężko jej jest takiej osobie wybaczyć, no chyba, że się postarasz. Ludzie ogólnie jej się boją przez jej wygląd, a dokładnie przez to, że jest ogromna. Też mi coś. Ogólnie Jasmine jest reprezentantką drużyny Kino Seiwa. Uważam i nadal to podtrzymuję, że jest moją ulubioną postacią z całej tej bandy przygłupów reprezentujących trzecią obsadę. W mojej opinii Jasmine dałaby sobie świetnie radę w pierwszym sezonie, jakby tam oczywiście wystąpiła. Tylko czy doszłaby do finału? Cóż, wszystko zależy jak zacięta walka byłaby między nią a Heather. Bo jak już wspominałem wczoraj, Jasmine w mojej opinii zmiotłaby ją z planszy. Jednakże czy tylko Heather stałaby jej na drodze? Wiecie, może równie dobrze nie mieć problemu z Heather, ale pytanie, kto mógłby stanowić potencjalne dla niej zagrożenie? No właśnie. Tutaj poczekam na wasze propozycje, kto mógłby stanąć jej na drodze. Pytanie, w jakiej drużynie by była? No to jest interesujące pytanie. Początkowo Jasmine widziałem w Okoniach, bo byłaby w tej drużynie najmocniejszym ogniwem, choć pytanie, czy czasem Okonie dzięki niej nie miałyby totalnie za łatwo? No to może Susły, ale w Susłach z kolei to też byłoby nie fair, bo wtedy Okonie non-stop by przegrywały. Kurde, to jest naprawdę ciężkie, gdzie by tu ją umieścić. No dobra, niech będą te Okonie, ale mam nadzieję, że zbalansowanym poziomem, a nie, że ta będzie non-stop wygrywać wszystko. Nie ma tak dobrze. A wy? Co sądzicie o Jasmine w pierwszym sezonie z pierwszą obsadą? Dajcie znać na dole. To by było na tyle. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach, które tutaj publikuję. A jak się spodobało, to zostaw łapkę w górę, a jak nie, to w dół. I udostępnij ten film tak, aby mógł się roznieść. Dzięki czemu pomożecie, aby ten kanał mógł się dalej rozwijać. Dzięki i cześć!